Witam na kanale Techfront.pl. Tutaj będzie taki filmik dotyczący wymiany akumulatora w takim oto zasilaczu. To jest zasilacz mikro UPS 600 V. Generalnie bateria jest naładowana, ale odłączenie napięcia sieciowego powoduje, że mamy już tutaj poziom 0. W tej chwili jest obciążenie naprawdę niewielkie, bo to jest jakoś 10 W. O, proszę bardzo, się wyłączył. Rzuciłem jakieś dodatkowe obciążenie 40 W. No generalnie akumulator to już jest śmieć. No śmieć tylko do utylizacji. Ale pokażę Wam, jak się wymienia akumulator w takim oto zasilaczu. Oczywiście zasilacz musi być odłączony. Przekręcamy go do góry nogami. Mamy 4 otwory. Wykręcamy. Dobra, 3 śruby wypadły, 4 nie chce. Odchylamy delikatnie tutaj obudowę. Tutaj mamy zatrzaski. Generalnie to robimy jakoś tam z wyczuciem. I co tutaj nam się pokazuje? Odchylamy też wyświetlacz, panel. Mamy już wszystko jakby na zewnątrz. Wypinamy. O, proszę bardzo. Akumulator już prawie jest wolny. Zdejmujemy pokrywkę i jest akumulatorek. Akumulatorek już do utylizacji. Wkładam tutaj Europowera. Jest to używany akumulator. Tam rok temu przychodził dosyć solidne testy. On jest chyba jeszcze zdrowy, bo stał jakiś czas temu. Myślę, że spisze się tutaj. Ale jeszcze to jest, przepraszam, coś Wam pokażę. Zasilacz do ostatniej chwili działał. Ten film, nie wiem, 5 minut temu został odłączony. Jaką mamy temperaturę? 36 stopni. Nawet 39. Nic dziwnego, że akumulatory w takich UPS-ach, akumulatory wbudowane w UPS-y tak szybko padają. To wstawiam Europowera. Tutaj mamy złącze T1, czyli wąskie konektorki. Jeżeli chcecie kupić akumulatorek solidny, to polecam Europowera i konektor T1. Patrzcie, nawet już się sam zasilacz włączył. Ale go wyłączę. Wyłączone. Uważajcie, bo po podłączeniu tego akumulatorka zasilacz się sam włączył. Ok. Tak, patrzę się, zastanawiam, czy tu przypadkiem nie było kiedyś przykręcone coś, ale nieważne. Czas złożyć ten zasilacz z powrotem. Wkładamy tutaj od spodu ten przedni panel. Tutaj taki mamy z boku szyny. Trzeba uważać na ten tylny panel, żeby to ładnie włożyć. Coś teoretycznie nie chce nam zaskoczyć, coś tutaj przeszkadza. A nie, powinno być ok. Przedni panel już jest włożony. Trzymamy obudowę, żeby nam się nie rozsypała. Włączam zasilacz do sieci. Mam akumulator naładowany, obciążenie. Działa.
Dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam do obejrzenia pozostałych materiałów na kanale techtron.pl.